Moim i Państwa gościem jest burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko. Dzień dobry Panie Burmistrzu. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie Burmistrzu, najważniejsze inwestycje roku 2018. Proszę o takie krótkie podsumowanie. W 2018 roku w Skoczowie zrobiono dość wiele inwestycji. Co prawda mniej niż planujemy w 2019 i w 2020, ale to wynika z harmonogramu realizacji zadań, na które otrzymujemy dofinansowania. Takimi najważniejszymi zadaniami, które zrealizowaliśmy w ubiegłym roku, była przebudowa ulicy Górny Bór i Gustawa Morcinka, a przede wszystkim przebudowa ronda, czy budowa ronda przy ulicy Mickiewicza i Górny Bór, które to rondo jest dość nietypowym rondem. Myślę, że mieszkańcy już się do niego przyzwyczaili. Jak powiedziałem, nowa nawierzchnia na ulicy Morcinka i kompleksowa przebudowa ulicy Górny Bór, to robiliśmy wspólnie z powiatem cieszyńskim i to było współfinansowane ze środków województwa śląskiego. Drugim takim zadaniem bardzo dużym, którego wartość przekroczyła 6 milionów złotych, była modernizacja oświetlenia w całej gminie. Na to zadanie, temu zadaniu poświęciliśmy i wymieniliśmy prawie 1500 lamp. Są to lampy LED-owe, sterowane elektronicznie, bardzo nowoczesne rozwiązanie, a przede wszystkim oszczędne. Oszczędzamy, jeżeli chodzi o zużycie prądu, około 30% energii. I w tej chwili konsekwencją tej modernizacji jest zapotrzebowanie wszystkich pozostałych mieszkańców, którzy nie doświadczyli tego przy swoich ulicach. Będziemy robić kompleksowy program wymiany i budowy nowego oświetlenia, również w oparciu o tę technologię LED. Kolejnym zadaniem, które moim zdaniem było bardzo ważne w ubiegłym roku, to była budowa przedszkola, czy przebudowa przedszkola w Pierścu. Tam są w tej chwili 3 oddziały. Jest to nowoczesne przedszkole z nowoczesnym zapleczem, przystosowane również dla dzieci niepełnosprawnych. I zostało oddane, 1 września rozpoczęło działalność. Kolejnym zadaniem, które w ubiegłym roku zostało zakończone, jest budowa czy oddanie do użytku nowych miejsc żłobkowych w Międzyświeciu. Powstały 24 nowe miejsca żłobkowe dla dzieci ze Skoczowa, z terenu gminy Skoczów. Jeżeli chodzi o wymienianie inwestycji, które były realizowane czy będą realizowane, to wolę je realizować i dopilnować, żeby były zrealizowane, niż je wymieniać i mówić o nich. Takimi inwestycjami, które w ubiegłym roku były wykonane dodatkowo, było zadaszenie trybun stadionu Beskid, było wykonanie drogi powiatowej Dolny Bór wspólnie z powiatem, prawie kilometr nowej nawierzchni, była odbudowa ulicy Wzgórze w Skoczowie, była budowa nowego mostu w ciągu ulicy Harcerskiej i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tych zadań zrealizowaliśmy dość sporo, a jeszcze więcej zadań przygotowaliśmy w projektach i w planach na rok 2019. No właśnie, może skupmy się na tym roku, bo to wszystko już za nami. Co przed nami, panie burmistrzu? Jaki to będzie rok dla Skoczowa? Jak pan ocenia budżet? Tegoroczny budżet jest wyższy od ubiegłorocznego o ponad 10%. Jeżeli chodzi o wydatki, to w tegorocznym budżecie przewidujemy wydatki na poziomie ponad 120 milionów złotych. To jest dość duży budżet. Z tym, że trzeba mieć świadomość, że 45 milionów, mniej więcej 45 milionów, to są wydatki oświatowe, a kolejne 20 milionów to są wydatki związane z opieką społeczną. Reszta dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem, bezpośrednim funkcjonowaniem gminy, w tym między innymi inwestycji, na które chcemy w tym roku przeznaczyć łącznie około 25 milionów złotych. I to naprawdę jest bardzo długa lista. Z tych największych chciałbym wymienić
termomodernizację basenu. To jest bardzo duża inwestycja. Były dwa przetargi, jeden musieliśmy unieważnić. Tutaj no, myślę, że wszyscy wójtowie to podkreślą, że jeżeli chodzi o realizację przetargów i przewidywania przed przetargiem i po przetargu, no to niestety bywają różnice co do ceny, co do warunków. Tutaj akurat w drugim przetargu udało nam się wykonawcę znaleźć, ale już druga inwestycja, którą jest termomodernizacja i przebudowa hali sportowej na Beskidzie. No, będziemy musieli w tej chwili, może w tym tygodniu, może w następnym ogłosić drugi przetarg. Pierwszy musieliśmy unieważnić. Niestety przekraczały wartości znacznie to, co mieliśmy w założeniach kosztorysowych. I to jest taka druga inwestycja, którą chcemy realizować. Łącznie te dwie inwestycje w sport będą oscylować w granicach 11 milionów złotych. Przy czym, o ile basen chcielibyśmy skończyć w tym roku, gdzieś w okolicach listopada, niestety przez wakacje nie będzie czynny. Od 15 czerwca do 15 września zakładamy zamknięcie basenu. Niecka plaża wokół basenu, ta kafelkowa, w całości wymaga renowacji. No a oprócz tego będą wymieniane okna na nowoczesne termoizolacyjne o znacznie wyższym stopniu izolacyjności. Będzie docieplany dach, stropy. Myślę, że po wykonaniu tej inwestycji będziemy mieli duże oszczędności, jeżeli chodzi o zużycie ciepła na basenie. Termomodernizacja i przebudowa hali widowiskowo-sportowej no właśnie polega na tym, że z hali sportowej, która w tej chwili no wybudowana gdzieś na przełomie lat 80. i 90. w tamtych technologiach, zostanie powiększona o część widowiskową. Będzie tam ponad 200 miejsc siedzących i również zostanie docieplony cały budynek. Zostanie zmieniona posadzka sali, tak aby była przyjazna dla sportowców. Ta obecna jest niestety gumolitem położonym na betonie i to tak wtedy budowano. W tej chwili chcemy to zmienić. A także cały budynek zaplecza będzie zmieniony, będzie wielofunkcyjny, będzie służył sportowcom, ale i nie tylko. Będą tam sale odnowy biologicznej, będą miejsca dla klubów sportowych. Po prostu będzie to nowoczesny budynek na miarę XXI wieku. Oprócz tego w tym zakresie termomodernizacyjnym chciałbym jeszcze wymienić termomodernizację szkoły dawnego liceum, a obecnie gimnazjum, a w przyszłości szkoły podstawowej numer 3 przy ulicy Bielskiej 34. Wartość tego prawie 2 miliony złotych. Ten budynek był wybudowany w latach 60. No i tam o termoizolacji trudno mówić. Takim największym chyba zadaniem, którego się podejmujemy w tej, może nawet w tej kadencji, jest przebudowa budynku Rynek 3. Przez kilkanaście lat stał i straszył w centrum miasta. Myślę, że na przełomie maja i czerwca ogłosimy przetarg. Wartość całego przedsięwzięcia to prawie 13 milionów złotych. Powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej. W połowie budynku, druga połowa będzie wykorzystana na potrzeby Urzędu Miejskiego i to Centrum Edukacji Ekologicznej ma być taką swoistą niespodzianką, pozwalającą w sposób najnowocześniejszy z użyciem multimediów i wszelkiego wyposażenia elektronicznego, które pozwoli młodzieży lepiej zapoznać się ze środowiskiem, które mamy tutaj na terenie Śląska Cieszyńskiego. Łącznie z tymi wszystkimi stworzeniami i roślinami, które są tylko typowe właśnie dla Śląska Cieszyńskiego. Będzie to bardzo ciekawe przedsięwzięcie i to przedsięwzięcie przeciągnie się na rok 2020. W związku z tym realizacja tego przedsięwzięcia i efekty będziemy oglądać gdzieś powiedzmy pod koniec pierwszej połowy przyszłego roku. Taką mam nadzieję.
To bardzo kosztowna inwestycja. Środki na ten cel? Jakieś zewnętrzne? Środki na ten cel są dwa. Przewidujemy, czy planujemy dwa. Pierwszy środek, dofinansowanie z funduszy europejskich. Drugi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No i będzie dość duży wkład własny z uwagi na to wyposażenie, które będzie potrzebne, żeby tu funkcjonował urząd. To tak jak z termomodernizacjami, o których mówiłem, tam też jest dofinansowanie. W obydwu przypadkach dofinansowanie to z funduszy europejskich pozwoli nam znacznie obniżyć koszty nasze, koszty tego, co my będziemy wkładać. To tyle, jeżeli chodzi o te inwestycje. Natomiast no, oczywiście planujemy również modernizację dróg i tutaj w ramach współpracy z powiatem cieszyńskim pozostała nam modernizacja ulicy Stalmacha z poprzedniego roku, której wtedy nie podjęliśmy, ale okazało się, że trzeba zrobić szczegółowy projekt techniczny, więc tą dolną część oprojektowaliśmy i w tej chwili będziemy chcieli podjąć jej realizację. Też lada chwila ogłosimy przetarg. A co z drogami gminnymi? Jakieś remonty w tym roku? Tak, to znaczy standardowo realizujemy wszystkie te remonty, które robimy co roku, z tym, że w tym roku chcielibyśmy skorzystać z funduszu samorządowego, który pozwala starać się o środki państwowe i do tego funduszu zgłosimy, posiadamy takie projekty jak przebudowa ulicy Polnej Szkolnej, przebudowa Kossa Krzatkowskiej, a także przebudowa chodnika czy Alei Jana Pawła II. To są co najmniej te ulice, które chcielibyśmy w tym roku zgłosić do tego funduszu o dofinansowanie. Od tego będzie zależało, czy w tym roku podejmiemy modernizację tych dróg, czy też będziemy ją realizowali na przełomie 2019-2020. No i dwie drogi, czy dwa zadania, powiedziałbym, dodatkowo powiatowe. Pierwsze zadanie to jest przebudowa mostu w Ochabach przez rzekę Wisłę. Tam koszt tego przedsięwzięcia to jest ponad 8 milionów. My będziemy dofinansowywać 2 miliony, 4 miliony ma dofinansować państwo i 2 miliony powiat. To jest to drugie zadanie. No i oczywiście planujemy udział w przebudowie ulicy Góreckiej. Ta ulica od torów do S52 jest w tej chwili przez powiat zaprojektowana. Koszt przewidywany przez powiat to ponad 10 milionów złotych. Połowę najprawdopodobniej powiat pozyska z zewnątrz, może nie połowę, trochę mniej, ale my będziemy, zadeklarowaliśmy dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych. To by było zadanie na przyszły rok najprawdopodobniej. Chyba w tym roku, raczej na pewno w tym roku ono niestety nie uda się, ale za to mogę obiecać mieszkańcom, że będzie kompleksowe. Z chodnikami, z oświetleniem, z nowym mostem. Także myślę, że powinni być zadowoleni. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się to zadanie zrealizować. No właśnie, bo mieszkańcy czekają na tą ulicę Górecką. Czekają. To jest taki temat wiecznie żywy. Ciągle po prostu się o tym dyskutuje i rozmawia. Dokładnie. I teraz biorąc pod uwagę, że niektórzy uważają, że Bajerki to jest taki teren, o którym władza zapomniała i Pan Bóg też, to w ramach rekompensaty chcemy tym ludziom w tym roku wybudować wodociąg. Ten przetarg został w tym roku już rozstrzygnięty. Przeznaczamy na to środki, które zaoszczędziliśmy z poprzednich umorzeń w funduszu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i te pieniądze pozwolą nam na zrealizowanie tego wodociągu na Bajerkach, także wreszcie ludzie będą mieli tam wodę z wodociągu. Panie burmistrzu, zmieniamy trochę temat, oświata. Jak to wygląda, jakie zadania czy jakieś remonty w szkołach, przedszkolach zaplanowaliście na ten rok? Tak, powiem tylko ogólnie, że zaplanowaliśmy łącznie kwotę około 0,5 miliona złotych. Nie są to jakieś wielkie, duże zadania.
Z wyjątkiem najprawdopodobniej jednego, który będziemy chcieli dodatkowo zrealizować, a mianowicie w ramach pokonywania barier architektonicznych chcielibyśmy wyposażyć jedną ze szkół. Tu najprawdopodobniej będzie to szkoła numer 6, szkoła w Pierścu, w której zamontujemy windę. Ze względu na to, że są dzieci, które niestety chorują na takie choroby, które uniemożliwiają im poruszanie się na nogach i po to, żeby mogły swobodnie przemieszczać się na poszczególne piętra, będziemy chcieli w tej szkole, tą szkołę wyposażyć w windę. Natomiast także o szczegółach nie chcę mówić. No, w ubiegłym roku, kiedy mówiłem o 2018, w szkole na Górnym Borze wykonaliśmy całkowicie nowych 21 toalet. Generalnie realizujemy te wszystkie zalecenia, które wynikają z postanowień sanepidu bądź Straży Pożarnej. No więc myślę, że to, co się uda zrealizować, no to będzie omawiane jeszcze z dyrektorami i oczywiście wszystko będzie realizowane w trakcie wakacji. Sport, turystyka, rekreacja. Panie burmistrzu, co w tym zakresie? Sporo, jeśli chodzi o inwestycje. No właśnie. Bo tak jak powiedziałem, w tym zakresie wydamy ponad 11 milionów złotych na sport. Myślę, że to, co zrobiliśmy w ostatnich latach dla klubu sportowego, dla zespołu stadionowego na ulicy Góreckiej, no to jest naprawdę bardzo duży postęp. To znaczy są tam nowe sanitariaty, są tam nowe trybuny i to od początku do końca, łącznie z siedzeniami. Jest przecież sztuczne nawodnienie murawy, które zaskakuje i którego nie ma na wielu innych stadionach, nawet większych. Więc myślę, że to jest to, czym możemy się pochwalić. Natomiast co do samych imprez sportowych, jest ich mnóstwo. Zachęcam do śledzenia naszych stron internetowych. Myślę, że tak na bieżąco każdy będzie mógł coś znaleźć dla siebie. Jeżeli chodzi o takie inwestycje czy realizacje, które będą inwestycjami w sport, to trzeba tu wymienić bez wątpienia budowę nowego boiska wielofunkcyjnego za szkołą w Ochabach. Myślę, że to boisko będzie takie wzorcowe dla innych boisk. Chcemy też przebudować wreszcie. Mamy zaprojektowane boisko za szkołą numer 1 tutaj w centrum, gdzie w tej chwili tu mamy kawałek asfaltu i kawałek jakichś tam płytek chodnikowych i tak to trwa od kilkudziesięciu lat. Tu ma być nowoczesna nawierzchnia tartanowa i nowoczesne boisko, które pozwoli na jego nawierzchni również zamontować lodowisko, bo tutaj docelowo w przyszłości znajdowałoby miejsce lodowisko, aczkolwiek przy basenie też mamy miejsce przygotowane. Tu najważniejsze jest przyłącze energetyczne, jako że lodowisko przy tych zimach ciepłych, które teraz mamy, wymaga trochę energii, żeby schładzać lód. No i dwie inwestycje, które realizujemy z Hradkiem. Pierwszą z nich jest kończona w tej chwili wiata w Wilamowicach. To dla mieszkańców Wilamowic bardzo ważne. Tam odbywają spotkania, tam odbywają się imprezy mieszkańców Wilamowic. Nie mieli do tej pory takiego, znaczy miejsce mieli, natomiast nie mieli takiego urządzenia i ono pozwoli im bez względu na pogodę spotykać się w tym miejscu za strażnicą. A drugim takim przedsięwzięciem to będzie kontynuacja modernizacji chodników w centrum miasta. W ubiegłym roku wyremontowaliśmy dwie pierzeje rynku, co widać. Położyliśmy płyty chodnikowe granitowe, uzupełnione kostką granitową, a była to kontynuacja sprzed dwóch lat, kiedy dwie inne pierzeje wykonaliśmy również tej technologii. No i będziemy to kontynuować na przedłużeniu ulicy Kościelnej.
Panie burmistrzu, zmieniamy temat. Jak Skoczów walczy z niską emisją? Jakie działania podejmujecie w zakresie ochrony środowiska? Tak, no pytanie z jednej strony zaskakujące, a z drugiej strony należałoby się go spodziewać. Od wielu lat walczymy z niską emisją na tyle, na ile możemy, na tyle, na ile stać gminy. W tym roku została uchwalona kwota, nie pamiętam w tej chwili, ponad 250 tysięcy na wymianę pieców, na piece gazowe. I o ile mi wiadomo, wpłynęło więcej wniosków niż jest tych pieniędzy. Będziemy się zastanawiać po weryfikacji tych wniosków, czy ewentualnie kwotę tę uzupełnić, tak jak robiliśmy to w ubiegłych latach. Choć akurat w ubiegłym roku nie wszystkie wnioski zostały potwierdzone przez mieszkańców i nie wszystkie zostały zrealizowane. Ale to jest taka możliwość, którą dają nam przepisy i którą możemy wdrażać. Poza tym w ramach programu Czyste Powietrze zorganizowaliśmy dwa spotkania z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w sali pod Pegazem. Ta sala za każdym razem była pełna, zostały przedstawione założenia. Z tego co wiem, przy pierwszych, powiedzmy, te pierwsze problemy związane z komunikacją z WF8 zostały już przełamane i w tej chwili są potwierdzenia. Cały ten program można zobaczyć na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. On jest bardzo atrakcyjny. Łącznie państwo przewiduje na walkę z niską emisją i pozyskaniem możliwości osiągania czystego powietrza kwotę ponad 100 miliardów złotych. On nie jest ograniczony, ten program nie jest ograniczony czasowo. Więc każdy mieszkaniec, każdy właściciel budynku może starać się i składać wnioski. Można uzyskać dofinansowanie wynoszące nawet 40 tysięcy złotych na docieplenie budynku, na wymianę okien, na wymianę źródła ciepła i tak dalej. Warunki są bardzo ciekawe, procedury są do minimum ograniczone, więc zachęcam. Jeżeli państwo nie wejdziecie na stronę Wojewódzkiego Funduszu, to zachęcam do odwiedzenia naszego Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Tam wszystkie informacje państwo uzyskacie, jak można starać się o te środki. Panie burmistrzu, a na czym polega program Słoneczny Ustroń i Skoczów? Ten program chyba na razie nam się nie uda. Dlaczego? Z winy oprogramowania po prostu. To znaczy tak, złożyliśmy wspólnie wniosek na... zostało to oprojektowane i złożyliśmy wspólnie z Ustroniem wniosek na instalacje fotowoltaiczne dla osób prywatnych na prywatne nieruchomości. Ale niestety dowiedziałem się w ubiegłym tygodniu, że ten wniosek nie został zaakceptowany. Będziemy się jeszcze odwoływać od tej decyzji. Nie został przyjęty z przyczyn czysto formalnych, leżących moim zdaniem po stronie oprogramowania tego systemu. To znaczy wnioski składa się tylko i wyłącznie w systemie elektronicznym, nie można ich powtórzyć, nie można ich niestety dosłać papierowo, a jeżeli system nie zadziała, to jest problem. No i zdaje się, że u nas działał, w Ustroniu działał, w Urzędzie Marszałkowskim nie zadziałał. Nie wiemy dlaczego, będziemy chcieli to wyjaśnić. Program jest bardzo duży, ponieważ on jest na kwotę 21 milionów złotych. Warto też zwrócić, panie burmistrzu, uwagę na Fundusz Sołecki. Jak to wygląda, ile środków i jakie inwestycje? Fundusz Sołecki to jest ponad 1 000 000 złotych, 1 030 000 mniej więcej, z czego składa się z dwóch części. Pierwsza część to są pieniądze przeznaczone na kulturę, rozwój i te pieniądze sołtysi, rady sołeckie mogą przeznaczać na przeróżnego rodzaju imprezy realizowane na terenie sołectwa, na jakieś, powiedzmy, również doposażanie swoich sal czy właśnie takich obiektów, które służą tym spotkaniom. Natomiast główna część, ponad 900, około 950 tysięcy, to jest przeznaczona na drogi. No bo to jest tak, gmina Skoczów
składa się z miasta i 10 sołectw. Dla przypomnienia. W Skoczowie jest około 33-34 km dróg. A w samych Ochabach jest tyle samo. Mniej więcej w Pogórzu i tak dalej. Więc proszę Państwa, sołectwa przy tym sposobie zabudowy, jaka w Polsce obowiązuje, jaką dopuszcza prawo, powoduje, że wszystkie instalacje i wszystkie inwestycje, takie jak właśnie drogi, są wydłużone kilometrowo. Nie są to co prawda drogi bardzo szerokie, ale są. I każdy oczekuje, że droga w jego sołectwie będzie wyremontowana. W tym roku zaproponowałem takie trochę rewolucyjne rozwiązanie. Mianowicie jest taka pozycja poza remontami bieżącymi i łataniem dziur, która się nazywa nakładki. Czym są te nakładki? Trzeba je odróżnić od remontu i naprawy nawierzchni. Nakładki to po prostu położenie całkiem nowej warstwy asfaltu na sfrezowanej starej nawierzchni, co powoduje, że w całej szerokości drogi, ulicy, mamy nowiusieńki jak stół asfalt, po którym można wygodnie jeździć. I do tej pory było to realizowane w miarę posiadanych w stosunku do ilości kilometrów w danym sołectwie dróg, po kilkadziesiąt metrów, po sto kilkadziesiąt metrów, czyli bardzo mało. Namówiłem radę, żebyśmy ten fundusz zwiększyli o 1 000 000 zł. I będziemy realizować to nieco inaczej. Mianowicie podzieliliśmy tych 10 sołectw na dwie części, po 5 sołectw, mniej więcej geograficznie i kilometrażowo, żeby były skupione w jednym miejscu, co się udało. Ogromną pracę wykonał tu dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i jego służby. I te drogi będziemy realizować w ilości około kilometra i więcej. No, w miarę jak je obliczymy oczywiście, może być też mniej, ale generalnie rzecz biorąc przyspieszymy modernizację dróg i kładzenie nakładek kilkakrotnie. W związku z tym, co prawda 5 sołectw w tym roku nie otrzyma nowych nakładek, ale 5 pozostałych będzie miało dużo większy zakres niż realizowany był do tej pory. Jak początkowo podchodzili do tego nieco sceptycznie, tak wydaje mi się w tej chwili, że wszyscy zrozumieli, że ten pomysł jest bardzo dobry, a w szczególności on jest dobry, jeżeli chodzi o małe sołectwa, które nie mają tego funduszu zbyt dużego i one w bardzo szybkim tempie zrealizują modernizację swoich dróg. Należy dodać, że łącznie wydamy na te nakładki w tym roku 2 miliony złotych, 0,5 miliona w mieście, a 1,5 miliona w sołectwach. W związku z tym, że skumulujemy te wydatki, to znaczy pozwoli nam to na korzystanie ze sprzętu i dowożenia materiałów w określone ściśle miejsce. Po pierwsze, obniży nam to koszty. Po drugie, osiągniemy dużo większe efekty. I to moim zdaniem jest znaczący plus przy realizacji nakładek w tym systemie. Panie burmistrzu, co z nakładkami na drogach powiatowych? To taki temat, który często przewijał się na ostatnich sesjach. Ja na drugiej chyba od końca sesji, na przedostatniej sesji, przeczytałem pismo, które otrzymałem od Zarządu Powiatu Cieszyńskiego. Pismo to otrzymałem 14 lutego. Z pisma tego wynikało, że w 2019 roku powiat nie przewiduje wykonywania nakładek na drogach powiatowych w związku z tym, że realizuje w tych miastach inwestycje. I do tych miast należy między innymi Skoczów. I takie od wielu lat realizowaliśmy w układzie finansowym 50% powiat, 50% gmina. W tym roku tego niestety nie będzie. A żal miałem o tyle do zarządu powiatu, że niestety wcześniejsze wszystkie ustalenia, a rozmawialiśmy na bieżąco na ten temat, jak również ostatnie pismo z września 2018 roku potwierdzało, że w planach na 2019 rok te nakładki będą robione. I taką kolejną ulicą, która miała być realizowana w
2019 roku była ulica Landecka w Pierscu. No niestety w tym roku nie będzie realizowana. Nieporozumienie wynika stąd, że jak ostatnie pismo otrzymaliśmy we wrześniu, poprzedni zarząd po raz ostatni spotykał się, to już wiem, z późniejszej korespondencji, z końcem listopada 2018 roku i podjął decyzję, żeby do budżetu tych nakładek nie proponować, to ja o tym dowiedziałem się, tak jak powiedziałem, 14 lutego. A więc w naszym budżecie te 300 tysięcy na tę nakładkę było. I w tej chwili no, już nie będziemy jej realizować. My sami nakładek na drogach powiatowych realizować nie będziemy. Czyli co, przesuniecie te środki? Wykorzystamy je na inny cel. Panie burmistrzu, już kończąc naszą rozmowę, może chciałby pan zwrócić jeszcze uwagę na jakąś ważną inwestycję zaplanowaną na ten rok bądź na lata kolejne? Taką najważniejszą to jest oczywiście rynek 3 i mam nadzieję, że wyjdzie nam ta inwestycja i że będzie taką inwestycją, którą będziemy mogli się chwalić przez wiele lat, bo naprawdę projekt, który mamy przygotowany i założenia są wystrzałowe, można powiedzieć. Ale wracając do tematu, mamy listę inwestycji, które chcielibyśmy zrealizować. Ta lista zawiera ponad 100 pozycji. I to nie jest tak, że nie jesteśmy przygotowani i nie wiemy, które będziemy chcieli realizować w której kolejności, bo oczywiście każda na swój sposób jest bardzo ważna. Ale chcę zwrócić uwagę, że od 2021 roku jest nowy okres finansowania i w zależności od tego, jakie konkursy ogłosi Urząd Marszałkowski, do takich konkursów będziemy przygotowani i będziemy realizować takie inwestycje, które będą mogły być dofinansowywane. Oczywiście, jeśli zajdzie potrzeba i będzie konieczność wykonania jakiejś inwestycji, która może nie być dofinansowywana, no to będziemy ją realizować. Na przykład takimi inwestycjami, w które chcielibyśmy inwestować, to jest żłobek i w tej chwili trwa projektowanie takiego obiektu przy ulicy Słonecznej, to jest rozbudowa istniejącego przedszkola numer 3, Słonecznej Południowej. I myślę, że będziemy musieli kontynuować budowę nowych przedszkoli, w tym między innymi w Pogórzu, może kolejne w Bładnicach. Zobaczymy. To są takie inwestycje, w które warto włożyć środki, bo to są inwestycje w nasze społeczeństwo. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Moim i państwa gościem był burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko.